Na sam początek krótka autoreklama. Ostatnio uruchomiłem swój sklep internetowy pod adresem sklep.matyspc.pl. Możecie tutaj nabyć sprzęt z linii TP-Link Omada, proszę bardzo. I płatności od i moje, od ING funkcjonują. Także zapraszam jako autoryzowany partner oczywiście. I tu mamy troszkę tego sprzętu wystawionego. Witajcie na moim kanale, z tej strony Matys i mam dla Was dzisiaj obiecany film z tymi oto punktami dostępowymi TP-Link Omada eApp 655 Wall i 650 Wall. Wspominałem w poprzednim filmie, gdzie omawiałem całe portfolio produktów z serii Omada, że dostałem na testy te urządzenia, także dzisiaj Wam je pokażę. Zacznijmy sobie od tego mniejszego modelu. Mamy tutaj standard AX3000 i tak jak pewnie wiecie albo nie wiecie, są to punkty dostępowe montowane jako gniazdka w ścianie. Zobaczmy sobie, jak to wygląda, co mamy w zestawie. Oczywiście papierki nas nie interesują. Sam punkt dostępowy, ten jest taki mały. Tu mamy PoE IN i tu dajemy mu zasilanie. Tu mamy wyjście jeszcze na jedno gniazdo. Dioda LED, tu możemy sobie włączać, wyłączać świecenie tej diody, jak nie chcemy, żeby to świeciło. Przycisk reset. Co jeszcze ciekawego, ten przód trzeba zdjąć. To jest tylko taka osłonka. O, tu mamy więcej informacji o nim. Jaki to model, numer seryjny, domyślna sieć. Ale domyślna sieć to mało kogo będzie interesowała, bo podejrzewam, że każdy będzie to pod kontroler podpinać. To mamy jedną sztukę. Schowam te papierki i to. Pudełka się jeszcze przydadzą. Na bok. I tu mamy egzemplarz większy. Parametry Wi-Fi są te same, bo on jest też AX3000. Ja już oczywiście to otwierałem, także no wiadomo. I tu mamy ten punkt dostępowy zdecydowanie większy, ale on ma trzy wyjścia. Tu oczywiście go zasilamy ze ściany gdzieś tam z puszki, a tutaj mamy trzy wyjścia. W tym wyjście numer 3 to jest wyjście jeszcze z PoE, więc możemy wykonać taką instalację, że podłączamy tego, wyprowadzamy jeszcze jeden kabelek, na przykład tu. I to Wam dzisiaj pokażę. Oczywiście przód tak samo do zdemontowania. Tu, albo tu możemy to przykręcić, przycisk do włączania diody, reset, taki tam standardzik. Też są śrubki w zestawie, kręty, śrubki, poprawcie mnie, jak źle powiedziałem, takie i takie. Ja już sprawdzałem, że do puszki, którą akurat tutaj mam, pasowały mi te, a te srebrne wylatywały. W zestawie, bo się przydadzą. To oczywiście na bok, bo się może przydać. Oczywiście każdym z tych urządzeń możemy zarządzać przez jego stronę, przez HTTP, przez przeglądarkę, ale to oczywiście wiadomo mało wygodne, jak mamy więcej niż jedno urządzenie, a mało kto będzie miał w domu tylko jedno takie, więc oczywiście integruje się to z platformą Omada i ja to za chwilę Wam pokażę. Mam tutaj kabel, który wychodzi z mojego switcha z PoE, który jest zarządzalny pod platformą Omada, pod moją, więc możemy go sobie tu podłączyć. Urządzenie za chwilę wystartuje. Oczywiście zajmie mu to minutę, dwie, zanim będzie w stanie funkcjonować. Także wracamy w następnej scenie. Myślę, że na potrzeby tego filmu warto zrobić demonstracyjną ściankę. Okay. Taka prowizorka, nie jestem żaden budowlaniec, także byle było. No i co my tu mamy? Tu wkładamy sobie puchę, to jest nasza ścianka demo, oczywiście byle jak mi wyszła. O,
Tak sobie w ścianie siedzi pucha. Doprowadzamy do tego kabelek. Ale kurde. Tak. O tu. Tak. Oczywiście musi być w miarę głęboka ta puszka, żeby to miało w ogóle sens. Żeby się nie okazało, że macie za płytką puszkę i nie ma jak końcówki w ogóle tutaj schować. No i kabel też w miarę giętki, żeby nie było z tym kłopotu. No i bierzemy sobie takiego e-upa. To obrócę nieco. Niech to będzie tak. No i co? Podłączam sobie go tu. Hops. Stawiam go tak. Biorę te dwie śrubeczki. Hops. I tu wystarczy tylko trafić. W międzyczasie on się po prostu nam włączy. No. Co prawda puszka nie jest tam w żaden sposób zamocowana, bo tu jeszcze powinny wychodzić tutaj takie coś, żeby się to wciło, ale zobaczcie. Jest sobie e-up zamontowany. Tak to wygląda wtedy od boku. O. Siedzi sobie w puszce ładnie na ścianie. Takie jest jego przeznaczenie. Zakładamy przód. Muszę iść ręce umyć. On jeszcze sobie mruga. I za chwilę pokażę już z komputera, z kontrolera, jak go widać, jak go zaadoptować, jakie mamy opcje na początek. I czy na początku już działa to gniazdo Poe. Oh shit, co tu się stało? Dobra, może być. Nie jest tak źle. To się jeszcze wytrzepie i się odkurzy i można kontynuować. Mówiłem, czy będzie działać Poe od razu po uruchomieniu. Nie działa. Także od razu mówię, Poe jest domyślnie nieaktywne. I za chwilę przechodzimy na omadę. Dobra, mamy tutaj omadę odpaloną. Ja dam to na pierwszy plan. Co tu widać? Dam to jeszcze trochę bliżej. Jest, pojawiło się urządzenie. Uwaga, sieć 10.10.2 to jest mój natywny VLAN. Czyli tak jak ustawimy profil wszystko na switchach, to jest ten natywny, że po prostu podpinam się i dostaję IP-ka. Nietagowany VLAN na tym idzie. Czyli oczywiście ze switcha mojego tego biuro 10.10.2.2 tutaj został ten punkt dostępowy zasilony i zobaczymy sobie, co on tam ma za ustawienia. Specjalnie nie robię nagrywania ekranu, żeby było widać, co się dzieje na urządzeniu. Tu dam to drugie, wyłączone jeszcze. Kabel się za mocno tutaj wykręca. O, żeby tą lampkę było widać. Oczywiście trzeba zaadoptować, wiadoma sprawa. Dobra, mamy zaadoptowane urządzonko. Ja tutaj specjalnie to trzymam. Za chwilę przejdę na przechwytywanie ekranu. Tylko chciałem pokazać tak. Wchodzimy sobie na konfigurację tego punktu dostępowego i mamy taką opcję, jak zdaje się, zaawansowane. I tutaj mamy ustawienia, jaki VLAN nietagowany ma być na którym z wyjściowych portów. I tu ostatnia opcja, czy Poe ma być na tym porcie włączony. Robię, że ma być. Robię zastosuj. Urządzonko powinno dostać. O, widzicie? Jest. Tylko dlatego nie przechodziłem na przechwytywanie ekranu, żeby było widać, że faktycznie z tego tutaj gniazda numer 3 puszczam sobie zasilanie na kolejne urządzenie. No to jesteśmy na omadzie z przechwytywaniem ekranu i zobaczmy. Tutaj jest to urządzenie 655 W, zresztą to widać. I już zdążyło się włączyć to drugie mniejsze. I przejdziemy sobie jeszcze raz do tych opcji, których tam mogło nie być za bardzo widać.
co my mamy w ustawieniach. No oczywiście mamy nazwę urządzenia, czyli mogę sobie wpisać 655, żebym wiedział, że to jest on. Ustawienie LEDów, czy ma świecić ten LED, czy ma nie świecić, ale tam jest dodatkowy jeszcze przycisk. Zapiszmy sobie, żeby było widać, że to jest to urządzenie, bo po tych Macach domyślnie to później jest ciężko. Ustawienia IP. Ja tu w zasadzie też omówię, jak się zwykłe punkty dostępowe podpina i takie podstawowe ustawienia. Jak ktoś nie wiedział, to może tutaj zajrzeć. W tej chwili mam ustawione z DHCP, żeby dostawało ADS. Tak jak mówiłem, jest to na natywnym WLANie podpięte, więc dostaję z tej puli, na której trzymam urządzenia sieciowe. Inne sieci są na czymś innym. Tu możemy ustawić, jaki ma być adres zarezerwowany z DHCP, nie mylić ze stałym adresem, bo stały adres wpisujemy tutaj ręcznie, czyli musiałbym wpisać 10.10.2 i na przykład 200, maskę oczywiście, te wszystkie rzeczy wypełnić. I jeszcze jedna istotna rzecz, pamiętajcie, to co tutaj jest, fallback IP, to jest adres, który się ustawi dla tego urządzenia, kiedy je włączymy i nie dostanie z DHCP. To jest dość istotne, bo możecie włączyć takiego switcha czy taki punkt dostępowy, dopiero po chwili go podłączyć do reszty sieci i jest zdziwienie, dlaczego on nie dostał żadnego adresu, tylko siedzi na czymś takim. No właśnie dlatego, że on przy uruchomieniu pyta o adres, a jak nie dostanie, to wtedy ustawia taki jak tu. Idziemy dalej. Ustawienia radia. Ja tutaj zwykle po prostu wchodzę na 5 GHz, tu zawsze jest moc ustawiona na maksa i szerokość kanału zawsze ustawiam na maksa, bo lepsze wtedy osiągi mamy, z tego co zauważyłem, ale nie jestem absolutnie ekspertem od tego, jak to wszystko działa, te megaherce, to wszystko, nie będę się tutaj wypowiadać. Ja tak ustawiam i zawsze jest dobrze. Na 2.4 to nic nie grzebie. Tu mamy tylko 20 albo 40 MHz, tą szerokość kanału. Nic tu więcej nie ustawiam. By później nie było, że jakieś niekompatybilne są urządzenia. Tu można po prostu włączyć lub wyłączyć nadawanie konkretnej sieci. Albo w sumie wejdę i zamaskuję. Widzicie, tu powiedzmy wyłączę tą sieć, wyłączę tą sieć i tą. Zapiszę. Niestety się nie mieści to na jednej stronie. No, powiedzmy te sieci tutaj, co miałem, to wyłączę. I teraz będzie mi nadawała tylko moją podstawową sieć i moją sieć dla klientów. I więcej sieci z niego nie będzie. I tu w ustawieniach możemy dodatkowo włączyć inny WLAN, jakbyśmy na innym chcieli, ale tutaj nie radzę nic zmieniać. No i mamy te zaawansowane. Maksymalną liczbę klientów możemy ustawić. Tego to nawet nie wiem, co to jest. No ale nas interesują najbardziej tutaj te opcje tych portów. I tak, jeśli nie ustawimy nic, to na porcie 1, 2, 3, tak jak tutaj jest, one są na ten natywny WLAN. Czyli jakbym podłączył laptopa, to dostanę adres 10.10.2.102. Następny, jaki tutaj z tej puli mi wylosuje. Ale jeśli wejdę tutaj i sobie ustawię tutaj 10 na przykład, to jest mój WLAN taki domowy, podstawowy. Tutaj sobie ustawię na przykład 5, taki tam dla gości, ale nie dla klientów. A tu sobie na przykład ustawię 4, to mam przetunelowanym VPN-em, mam jeszcze jedno takie łącze dodatkowe i tu w ogóle innym IP na zewnątrz się wyjdzie i to wam nawet pokażę. Będzie inne IP. Zapisuję te ustawienia. No i mamy tego drugiego, mniejszego e-appa. No to jego sobie po prostu zaadoptuję. Tutaj nie ma żadnych wielkich cudów. Po prostu jest to samo, tylko nie ma opcji POE na tym porcie. No i jest jeden port, a nie trzy. Jeszcze pozwolę sobie tak, taką jedną rzecz zrobić na switchu tym moim biurowym. O, tutaj to jest ten port, na którym mam w tej chwili tego e-appa 655. Pierwsze 6 portów to mam nad moim stołem serwisowym wypuszczone i tam jest zwykle ustawienie sieci, o, klienci. Sieć kliencka, a tu na tych dwóch ostatnich ustawiłem w tej chwili, żeby były wszystkie sieci puszczane. Następny mam e-app na biuro i właśnie tego e-appa, który u mnie wisi, 650. Wejdę sobie w ustawienia.
ustawienia profilu na Switchu i tu mogę wyłączyć mu Poe. Po prostu. Zobaczcie, wyłączam Poe na tym porcie 7. Oczywiście tego nie będzie widać tutaj natychmiast, ale za chwilę tutaj będzie... O, coś się przeładowało. Się nie udało zaadoptować. One czasami tak mają. Nie wiem, czy admin chyba było trzeba mu wpisać. A już wiem, dlaczego się nie zaadoptował, bo ja mu na tym gniazdku zmieniłem VLAN. No. Widzicie, ile można się pomylić. Czyli wracamy tutaj zaawansowane i tutaj zostawiam tak, żeby przepychał tak jak było. To co dostał, to ma przepychać. Widzicie mój błąd? Nie będę tego kasować z nagrania. Mi się tutaj to poodświeża, a ten EA650 Bureau, on za chwilę powinien być, że nie działa. Zresztą mam go nad głową, nad sobą i faktycznie nie świeci. O, widzicie? Padł. Po prostu wyłączyłem mu Poe. Po co? No po to, żeby za chwilę wykonać test prędkości po Wi-Fi zrobiony z tamtych e-appów ściennych. Tutaj się oczywiście ten już podłącza, już dostał prawidłowe ustawienia, także widzicie, ile to znaczy, żeby tutaj dobrze poustawiać te porty. Oczywiście powinienem też zrobić odcinek o tym, jak w ogóle całą omadę skonfigurować. No i powiem, no mam to w planie. Tak przegadać trochę odcinka, żebyście wiedzieli, jak co nieco poustawić dla tych, którzy nie wiedzą. No, tutaj wszystko poszło, czyli następne urządzonko za chwilę dostanie konfigurację, a ja za chwilę wrócę na speed test. No to wracam na speed test. Jestem połączony po Wi-Fi, musicie mi uwierzyć. No i oczywiście jestem połączony albo pod EAPA 650 wall, albo pod 655 wall, raczej pod tego 655, bo ten się jeszcze nie zdążył zapewne zaadoptować tak jak trzeba. Możemy w omadzie podejrzeć klientów, proszę. Jest mój 7520, a mam 7720, muszę poprawić tutaj, muszę poprawić w rezerwacji IP, bo zmieniłem laptopa i nie zmieniłem tutaj nazwy. Więc jestem tu podpięty, no bo w omadzie możemy sobie podejrzeć, kto jest podłączony. No i lecimy z tym speed testem. Urządzonko jest jakieś 2 metry od laptopa. No i tyle sobie pociska. Oczywiście zasięg Wi-Fi nie będzie tak dobry jak tych punktów, które wieszamy na suficie albo na ścianie. Tych talerzy, UFO, jak kto woli. Z racji mniejszej budowy, ale no... Osiągi chyba całkiem niezłe, nie? Jak na takie... Jak na taką małą zabawkę. Żeby nie było, no specjalnie robię speed test na stronie Inei z ich serwerami, bo speedtest.net może pokazać nieco inne wyniki, bo zależy z jakim serwerkiem będziemy się tutaj mierzyć. To wiadoma sprawa. Sprawdzimy jeszcze na speedtest.net oczywiście, ale no speedtest Inei bardziej ma dać wynik nawet tyle, co lokalnie to pójdzie, bo tutaj tu testuję z Orange'em, po drodze może być nieco wolniej. Pingu już jest o wiele więcej. No, tyle sobie idzie. Myślę, że po kablu byłoby podobnie, no może ciut lepiej. No to jest właśnie Wi-Fi 6. Tam gdzie Wi-Fi 5, czyli standard AC skończył, czyli jakieś 500 do 600 megabitów, no to Wi-Fi 6 od tego zaczyna. I tak to wygląda. No i teraz tak. Podłączę sobie jeszcze laptopa do pierwszego gniazda. Specjalnie pokażę tą opcję, że te VLANy tak działają, jak ma być. I w zasadzie ma być adres IP za chwilę, jak tylko się połączy. Ma być zewnętrzny adres IP, ten sam, co był tam wcześniej. Jest, ładuje się strona Inei. Się tylko załaduje. Jest.
To jest mój adres IP. Zrobiłem cięcie, bo musiałem podejść i zmienić dla gniazda numer 2 VLAN, bo to wcześniej tu na trzeci przypisałem i musiałem zmienić na te ustawienie natywne. I uwaga, przepinam tutaj. Tu. I teraz, jak odświeżę za chwilę, to powinienem mieć inny IP. O, widzicie, znalazło mi w ogóle inną sieć. Odświeżam. Widzicie, jest inny IP. Bo jest inny VLAN. A że ten VLAN jest połączony z VPN-em, który jest przetunelowany w ogóle w inne miejsce, no to wszystko działa tak jak trzeba. Czyli pokazałem Wam, że możemy sobie ustawić różną konfigurację dla tych portów. Czyli tu sobie ustawiłem profil domyślny, czyli nietagowany VLAN podstawowy, gdzie mamy urządzenia sieciowe powieszone i przekazywanie tagowanym VLANem wszystkich kolejnych VLANów. A tutaj mam konkretne porty. Tu miałem moją sieć domową, a tutaj taką dodatkową z VPN-u, z innym IP zewnętrznym w ogóle, bo można. No to na koniec krótkie podsumowanie. Jak widzieliście, prędkość uzyskana po Wi-Fi była zupełnie dobra, świetna wręcz, bo tam było jakieś 800 na 900 megabitów. Oczywiście w laptopie mam kartę sieciową, która tyle wyciągnie, no bo jak nie ma się takiej karty, no to też się tyle nie wyciągnie. Ale stówkę kosztują dzisiaj takie te karty do laptopów, także luzik. Urządzenia bardzo fajne moim zdaniem. Super, że można sobie tak zamontować. Zauważcie jeszcze jedną fajną rzecz. Jak pomylicie się przy kładzeniu kabli i zrobicie gniazdko pojedyncze, aby się okazało, że jednak by trzeba było jeszcze coś podłączyć, żeby nie używać dodatkowego switcha gdzieś tam na podłodze, montujemy sobie coś takiego. Tylko uwaga, jak montujecie i macie kilka puszek połączonych z jakąś ramką, to mogą nie pasować. Więc najlepiej to montować tak pojedynczo, jak jest tylko jedno urządzenie. Główne zastosowanie takich urządzeń? Hotele. Robimy każdemu gościowi w hotelu, znaczy się w każdym pokoju, taką puszeczkę. Ma Wi-Fi. Pracownicy mogą korzystać z sieci administracyjnej, no bo przecież może być nadawana sieć administracyjna. Tutaj możemy ustawić, że jest sieć dla gości, taka odizolowana od reszty. No i każdy ma ładny zasięg. Warto jeszcze jedną rzecz wspomnieć, o której nie mówiłem wcześniej. W Omadzie i w tych urządzeniach jest coś takiego jak technologia mesh. To znaczy, gdyby to były zwykłe punkty dostępowe, albo te na sufit, albo te na zewnątrz, to możemy zrobić tak, że pomiędzy nimi zestawiamy link bezprzewodowy, one się tam ze sobą dogadają i puszczamy dalej sieć. One nie będą się podłączać do innych urządzeń. Nie sprawdzałem, czy jakbym teraz odpalił jakiegoś innego e-appa takiego na sufit, czy on by się do nich podłączył. Pewnie tak, chociaż nie jestem tego pewny, a już nie będę sprawdzać. W każdym razie one zawsze muszą dostać i tak zasilanie tu od jakiegoś switcha PoE, po prostu przez kabel w ścianie. Zresztą do tego są stworzone. Polecam urządzonka do nabycia u mnie. Zapraszam na moją stronę sklep.matyspc.pl. Oczywiście link będzie w opisie filmu. No i to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!